Siema! Najnowszy pesik i najnowszy patch Ekstraklasa 2011. Bardzo chciałem robić jednak filmik z innej gry, ale poddałem się po setnym razie próbowania nagrywania czymkolwiek za stary silnik tej gry. Miałem móc jakoś ją wygrać. No ale nieważne, teraz jest tutaj coś nowszego, coś może lepszego. Czyli najnowszy Production Soccer. Haha. Dobra. Może przejdźmy do konkretów. Tryby gry. Mecz towarzyski. No to chyba raczej oczywistość. UEFA Champions League. Liga Mistrzów. Tak samo. Tutaj nowość. Copa Santander Libertadores. Chyba mi się daje, że to jest na coś na wzór Ligi Mistrzów Południowej Ameryce. Tryb kariery. Prowadzimy nasz zespół do zwycięstwa w lidze. Dostaję legendę. Tutaj prowadzimy naszego zawodnika. Pobicia jak najfajniejszym. Liga Puchar. No wiadomo, możemy sobie zacząć dowolną ligę, dowolny puchar. Społeczność. Tutaj możemy sobie stworzyć też nowość. Fajnie było, bo już od wielu części tego nie było. Ktoś na ten wzór, a bardzo fajna rzecz. Możemy stworzyć turniej lub jakieś ligę, cokolwiek, gdzie możemy sobie pograć razem. Sieć to wiadomo, bariery internetowe, trening, standard, edycja, również można edytować stadiony, no właśnie, to jest też nowość, stadion, no zobaczymy, niestety nie ma aż tak wiele opcji w robieniu stadionu, zaraz wam pokażę, jak na przykład, nie wiem, edytujemy stadion, no na przykład to, nie? No ale co? Nie mogę wyedytować? Tylko ze stadionu? No fajnie. No dobra, na przykład stworzymy sobie stadion, nie? Musimy się wybrać nazwę, boisko, akurat będzie sobie murawę. Trybuna nie ma jej wiele. Proszę się rodzaj trybun. Większość wygląda trochę groteskowa, jak na przykład to. ciekawie. No i tutaj tekstury. No nie ma. Nie ma szału. To znaczy trochę więcej opcji. Ale zawsze jest to jakaś fajna innowacja i zawsze można się tym zajarać. No i resztę też. Można edytować to, co było wcześniej, w wcześniejszych częściach. Nie. No, ekstra dodatki w ekstra dodatkach. Jest coś takiego jak na przykład kupno jakieś tam części. Ja niestety nie mogę skupić, mam prawie wszystko. Tylko teamsy i playersy. Widać, zobaczcie, jak jest spolszczenie. Teraz sobie dobrze na tą ekstraklasę patrz. Osiągnięcia, galerii, powtórki, wybierz tapety. Mam sobie Messiego walnąć, żeby się zajarać. O, proszę. Proszę, jazda tutaj. Świetnie. O! Ale ja nie chciałem tutaj tego gówna. Nie, chcę tego. Nie. Dajmy na to tutaj tą kapkę, tak mam go. Będę jakiś gówno. I co, jest coś jeszcze? Nie. I to wszystko. No a teraz zobaczmy sobie, jak wygląda przebieg rozgrywki już samej. Idę z komputerem. Weźmiemy sobie może coś lepszego niż nasza ekstra klasa. Weźmy sobie Arsenal, tam. Naprzeciwko Barcelona. Tutaj widzimy już pierwszy rzut oka. Panowie stoją się, naprężają w swoich zajebistych koszulkach. Stadion. Tak, na pewno zagrałem na stadion Lech Gdańsk, to dobry pomysł. Słabo. Plan gry generalnie się zmienił, jeżeli chodzi o ustawienia. Trochę tego nawalili. Trzeba się przyzwyczaić. Tak jak rzut oka przy pierwszym podejściu może trochę odpychać swoim natłoczeniem tych wszystkich śmiesznych opcji. Ale generalnie można się o wiele bardziej pobawić niż wcześniej, zwłaszcza ustawieniem zawodników, taktyką. Ale ja generalnie preferuję coś takiego, aby się w to nie mieszać, tylko grać po swojemu.
może coś zmienimy na swoją drogą, na tego lepszego. A nie, to jest... Czamak wejdzie. Ale mumia jest na bramce, no dobra. A czy nie ma szczęsnego? No, nie, nie, no, nie, no, jest, pewnie jest. Jeszcze raz nie chodzi. Panie torpedo. Dobra, świetnie. I co, tutaj coś ustawimy może, tak. A żeby się nie męczyć, to bym pokazał ordynację, to wezmę motora. Rodzaj piłki. Patrzcie, tutaj też takie mogą być do odblokowania piłki, jak beczka. Z gazy piłka zrobiona, cukierek. Śmieszne grafa, może na taką kocurową. Gra, zobacz, to jest bardzo ważne. Ło, na błędy zagramy, ciekawie. No dobra, chodzi o komentarz, czyli tego pana, co jesteśmy w tle. On się prawie w ogóle nie zmienił, od wielu części się nie zmienia. Tym razem tylko jest ekspert, tak zwany, dodany inny, po to samym głównym komentatorem. I dodano parę nowych sekwencji, ale nie nawet aż tak wiele. No, lepsza taka mała zmiana niż w ogóle. Jak już ostatnio było. Sam przebieg rozgrywki zmienił się znacznie. Teraz o wiele bardziej przypomina to FIFA, aniżeli PES-a. Nie ma aż tak bardziej dynamiki, nie ma aż tyle biegania. Nie jest już tak, że mam szybkie zawodnika, to żebym przez cały blisko sobie przebiec. Trzeba trochę więcej podań wymieniać. O, tutaj jak jedną, kurde! Rosicki. Dobrze. To, co mi się nie podoba, to to, że ta kamera się tak lubi rozmazywać na powtórkach, ale akurat nie. A na takich zwykłych powtórkach, aż po akcji. Nie wiem, po co to gówno jest, czyli nie, bez sensu dla mnie. I tak dobrze, że kurczę, nie ma takiej kamery, jak była chociażby w wersji demo. Wyglądało to mega beznadziejnie. I tak po bardzo długim czasie sobie sprawiłem PES-a. Normalnie bym to zrobił po chwili, a zagrałem w domu, to mnie na wymioty wziął. No i co? No, jeżeli chodzi już o samą rozgrywkę. Mi się podoba, mimo że trochę to odbiega od PES-owych standardów. Bardziej już wchodzi w FIFA-owskie standardy, że tak powiem. To i tak mi się przyjemnie gra niż FIFA. Nie wiem, czy to jest sama kwestia tego, że to nie jest FIFA, ale no nie wiem, jest fajnie. Zmiana jest, ale pozytywna zmiana, to mnie cieszy. Tylko ta grafika, jak mówię, trochę się usztuczniła. To już nie jest fajna rzecz. Aha. Czekajcie, ja chcę zobaczyć, czy zrobili... O, powtórki. Powtórki są beznadziejne, kamery na powtórkę, zresztą nie jest fajna rzecz. Można być albo taka z dołu, bez sensu, bo tutaj niewiele można zobaczyć. Albo taka bardzo blisko na piłce, no albo taka zwykła, nie? No, możemy sobie latać przed kamerką, ale... No nie. We wcześniejszych częściach powtórki wyglądały lepsze. Lepiej. Gdzie jest Szczęsner? Szczęsner, jak tam twój palec. On nie ma czasem za dużej głowy? Trochę śmiesznie wygląda, nie? No więc... Okej. Okay. Jeszcze drugą misję chętnie palną bramkę, żeby dopiero dojść w Barcelonie. Robić rewanż za to, co się stało ostatnio. Nasri. Zajebiste nazwiska, yo! Co pierdo! Prawie. W ogóle same tempo gry i poziom tutaj rozgrywki jest o wiele niższy niż ten, na który możemy patrzeć codziennie na polskich boiskach w Ekstraklasie. Nie ma porównania. Emocje wspaniałe. Co chwilę bramki padające z półobrotu. No. To tak właśnie to wygląda u nas. Ten gej z żółtym nekami nie musiał, kurczę, wytrącić z rytmu. A jak biegasz? Jesteś czarnym, to lubisz biegać. Ty nie jesteś czarny, to nie lubisz, to właśnie pokazałeś. Szkoda. No dalej, jeszcze tutaj przerwą sobie nie bramkę. Wiem, że na to stać.
No, nie zabijcie mistrza. No właśnie, zabijcie mistrza. Nie. Jeżeli chodzi o innowacje, coś tam muszę wypowiedzieć. Myślę, że samo mini w końcu wygląda ładnie. Też. Struktura. Tryb kariery. Trochę też. Nie. Opiera się podobnie jak na ostatniej części, ale posadzono to w różne inne zakładki, przez co trochę się naszukać. Samo trening, ustalenie treningu też trochę jest do dupy. Negocjacje, nie naszego, ale u mnie to przebiega bardzo łatwo. Generalnie prawie każdego, kogo chce mieć, to u mnie gra. Nic. Dobrze. Dobrze. Na amatorze nie mogę jednym z 5 bramek w sekundę. Nie tak mnie uczyli w wojsku. Ale właśnie, jeżeli chodzi o poziom trudności, podoba mi się, że teraz przeciwnik nawet na tych mniejszych poziomach trudności oddaje więcej strzałów z daleka. Potrafi czasem coś ładnego sklepać. A nie jak wtedy, że po prostu stoi i patrzy, nie co zrobić, a jak na piłkę to po prostu podaje, tak do zżygania. I teraz wygląda to w miarę fajnie i można się o wiele lepiej bawić z komputerem niż wcześniej. No. No i tak samo to, co się tyczy tego, że jak mówiłem, stoi jest bardziej fifowski, dlatego, że jest więcej animacji, ruchu, też takich zagrań. No to o wiele bardziej realistycznie. Jest fajnie. Nie spodziewałem się, że coś takiego wprowadzone w PES-a skoczy mnie tak pozytywnie. Kurwa, Pedro. Zaraz mi jeb... Dobrze. Sania. No, a teraz panowie też sprężyć. Trzeba jednąć drugą bramkę. Ale to chyba chuj, niemożliwe jest. No, chwilę obecną. Dalej. Bo jak nie walę, to nie skończę tego wyniku. Czemok! Hagno! Jakby to powiedział dzisiaj Wempi. Czemok! No. Dobra, wypierdalamy stąd. I jeszcze to, co chciałem, żeby się też zmieniło w końcu, czyli doping, który jest tutaj w tle. Beznadziejny i często na myśl wchodzą całkowicie inne słowa. Można się nieźle za... No. No wiecie, generalnie zrobiono tak, aby nie rozpłynąć tym śpiewaniem w tle. Przez co tak kółko to słuchać, to zaczynają śmieszne po prostu kwestie wychodzić. Pamiętam, że w PES-ie jedynce zrobiono oryginalny doping, taki jak na przykład był śpiewany na różnych stadionach świata. I wyszło to fajnie, nie wiem czemu tego zrób nie zrobią, tylko robią jakieś śmieszne, nie wiadomo z czego wzięte śpiewy. Ale ogólnie oceniam naszego PES-a, że trzyma poziom, a możliwe, że nawet trochę go podwyższył. Po zagraniu wersji demo byłem sam oszalony, ale po zagraniu pełną wersję jestem nastawiony pozytywnie. Tak więc jest dobrze. Jest dobrze, jak ktoś do tej pory był fanem PES-a, grał w PES-a, to może cały czas to robić z uśmiechem na twarzy. Dzięki i na razie ludziki.